Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Halo, halo? Gałgany, witam was bardzo serdecznie na kolejnej transmisji na żywo na moim kanale. Niedziela, to ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy. A nie! Myk, myk, meczyk obejrzany, Lewandowski oglądany. A teraz przed 22 zaczynamy grę. Oh yeah, John! Będzie się działo, nocy będzie mało gałgany! Siemaneczko, no witam, witam, ja zdrówko pytam, buenos muchos futios, cześć! Już wam pokazuję swoją facjatę, żeby nie było, że mnie nie widać. Bo widać. I to widać bardzo dobrze, nie? I to bardzo dobrze widać. Cześć! Co tam, jak tam? Gałganierros, moje kochane. Jak tam, Dzionek, minął? Dobrze czy niedobrze? Ja cały dzień praktycznie pracowałem z lekką przerwą na obiad. To i tak w połowę obiadu zjadłem pracując, więc u mnie, no, było pracowicie. Było pracowicie, dużo do roboty, tylko się obudziłem. Tak naprawdę do teraz tylko ten meczek obejrzałem. I to nie cały. Obejrzałem tylko pierwszą połowę. Zobaczyłem Lewego, jak wali gola do bramy i strzela, tam jakieś asysty miał nawet. No i tyle mi wystarczy jakby. Więcej nie trzeba. To czy wygrają, to na pewno wygrają, bo jak odchodziłem, to było chyba 5-0. Więc o to się martwić nie muszę, a reszta meczu już mnie nie interesuje. Gałgany, cześć, Gryminus, witam, Robert, hej, Agnieszka, Skwarek, Aceman, Karolina, Dark Angel, cześć koleżanko, witam, Daro, Juta, ja nie mogę, Ami, hej, Genovefa, rapowy Seba, Jan Kruk, Kiluses, Elżbieta, Futbol, cześć, witam wszystkich. Gałganiarze. Dzisiaj ogrywamy horror, który jest grą krótką. No to wam powiem od razu, jakby 2-3 godziny powinniśmy się uwinąć. Ale to dobrze, bo jak późno zaczynamy, to fajnie, żebyśmy nie siedzieli gdzieś tam do rana. Do samiusieńkiego rana, hej! Kurna! Elegancko, żeby, wiecie, tutaj skończyć w miarę normalnej porze, żeby jeszcze każdy mógł normalnie się wyspać do roboty iść rano, nie? No, ktoś na te donaty musi pracować, kurna, nie? No, gałgany. Witam, cześć, Rafsu, cześć kolego. Super Boy, coś tam, Boy 93, hej, hej, Skwarek, Leży Zohan, Wirus, cześć, w Mamba, Mariusz Zając, witam, Valentaj, hej, Ghostbuster, Gałgan, nie wiem, czy znacie tę grę, czy nie, mi dzisiaj ten tytuł podrzucił Kane, tylko zobaczyłem na YouTubie, wpisałem sobie nazwę gry, wpisałem full gameplay, no i ten. No i tyle, nie? Zobaczyłem tam nawet w 2 godziny 30 minut. Wiadomo, no przedłuży się pewnie, bo ja dobry w horrory nie jestem. Ja ogólnie w gry dobry nie jestem, więc pewnie się przedłuży. Pogadamy sobie, teraz już nawet gadamy, kurna. Zamiast grać, szczerze, dopiero mi się ta gierka pobrała, więc jeszcze nie zdążyłem jej nawet odpalić. Nie wiem, czy działa, kurde, ale zobaczymy. No mam nadzieję, że podziała, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze, kurna, muchos, futios. Musi być dobrze. Co ma być niedobrze? Jak ma być dobrze, nie? No i tak mi to pomoż Bóg, no i elegancko. Jak to Bartosz powiedział, Bóg z nami, chuj z wami. Ale dobrze ten, kurna, meczyk, nie? Oglądaliście? Śmialiśmy się z Bartoszem, że tam Lewy, wiecie, się modli przed meczem i tak dalej. I gdzieś tam gole, mema mi wysłał ten Bartosz, jak Lewy gdzieś tam podpisuje na prezentacji taką żółtą tablicę i tam jest napisane, Messi chuj. Ojej, się kurna uśmiałem, no. Żarty były, ale już wiecie, koniec meczu, trzeba grać. Codzienne piwo do wagona. Szmitka, dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Kurna, ale będzie się działo, Szmitka. Mam nadzieję, że horror nie będzie aż taki straszny, ale że będzie fajny, klimatyczny i że gdzieś tam da czadu. Że będzie, kurna, będzie elegancko, emocje będą. Znalazłem na ziemi kartę jakiegoś Ukraina płatniczą. Co zrobić w takim przypadku? No zobacz, z jakiego banku tylko i tyle, nie? Koniec. Nic więcej nie rób. Jakby możesz odnieść albo zadzwonić do banku, że znalazłeś kartę i oni ją zablokują automatycznie. Zablokują tę kartę. Mówisz hu z Bartoszem. Proszę się nie wyzywać, dobrze? Czym golisz banie? Żilet czy maszynka elektryczna? Elektryczna. Karolina, dokładnie. Ja na nie pracuję, ale trzymaj, na piwero. Dziękuję. Ja na nie. Ty, jesteś na nie? Tak to na początku przeczytałem, ale potem doczytałem końcówkę. Dziękuję, Karolina. Mam nadzieję, że dobrze minął tobie Dzionek, że jest elegancko u ciebie, że masz dobry humorek i będziemy kurna razem grać. Co by się nie działo tak naprawdę, czy miałeś zły, czy dobry dzień, po to tu jestem, po to tu jesteśmy wszyscy, żeby ten Dzionek jakby tam odmienić, żeby ten humorek lekko zmienić i go tak upozytywnić bardziej. Cześć, witam. Storfo, cześć, hej.
Hej, gałgany, dobra, gałgany, bo ja tutaj, kurna, gadam. Po co mi kapusta? Po co ci kapusta? A tutaj trzeba grać. Dobry wieczór, Kalina Krysiak. Cześć! Dobrze samopoczucie, jest okej. Cały dzień pracowałem, wiesz? Cały dzień, naprawdę. Tak dosłownie cały dzień, tylko z lekką przerwą na obiad i meczyk. Połowę meczu obejrzałem i cały dzień pracowałem, ale przynajmniej owocem tego będzie film. Więc jakby w tym tygodniu pojawi się film na kanale. Fajnie, cieszę się, bo dawno filmu żadnego nie było. A mam już tak naprawdę dwa filmy praktycznie gotowe, tylko muszę tam pomontować jakieś materiały. Ponagrywać jeszcze parę scen i koniec. Więc w tym tygodniu myślę będzie film, za tydzień może też uda się, żeby był film. Kiedy będzie Wiedźmin 3? Nie wiem, ale w tym roku na pewno. Wiesz, chciałem do końca wakacji, ale czekamy na tę wersję Next Gen, która ma być po wakacjach. Zobaczymy. Cały czas jestem gdzieś tam, wiesz, na bieżąco z tymi informacjami wiedźminowskimi. Jak tylko coś się dowiem, to od razu was poinformuję. Wagon, dawaj, odpalaj horrora, zapowiada się dobrze. No kurna, oby, nie? Oby było dobrze. Jeżeli będzie za głośno czy za cicho, to wybaczcie, będę musiał to ściszyć na pewno. Na początku gdzieś tam sobie to ogarniemy. Dobra, zaraz powinno się na ekranie coś pojawić, gierka powinna się pojawić, jest, widać, wow, działa, to już coś, jak już działa, jak już na początku działa, to już coś. Okej, okay, włączymy język polski, menu już tutaj takie, kurna, takie, dawaj, polski, co my tu mamy? Enable, disable, może być enable, show, frames, per... Okej, może być w sumie, nie, może być, może być pokazane. W sumie ja i tak mam pokazane, ale dobra, też może być. Apply, może być, apply, kontynuuj, nowa gra, jeszcze nawet nie sprawdziłem, czy działa, kurde, mam nadzieję, że działa, że wszystko jest elegancko. Ustawienia sobie wchodzimy, jeszcze zobaczymy napisy włączone, szkoda, że wielkości napisów nie można zobaczyć, ale trudno. Na górze po prawej macie FPS-y. Nie wiem, co to daje, że to macie, ale macie i jest okej. Jakość tekstur ultra, no jasne, że ultra, kurde, dajemy tu szyszko, włączone. Na maksa. Nie, no mam nadzieję, że gierka aż tak, wiecie, gdzieś tam nam, kurna, komputera tutaj nie wysadzi. Nie? Mam nadzieję, że nie wysadzi. Cienie wyłączone, dobre, normalne. Dobre, może być. Projekcja cieni, stabilnie dopasowane, bliskie dopasowanie, stabilne. Nie wiem, stabilne, bliskie, nieważne. Shadow, coś tam, 2-4. Co to jest shadow? Cascades. Kaskadowe cienie. 4? Brak. 2. Nie wiem. Synchronizuj każdą klatkę. Synchronizacja. V-sync jest. Dobra, czyli 60, jasność. Wszystko jest chyba okej, nie? Daj zatwierdź. Mam nadzieję, że będzie dobrze to działać. Ja sobie jeszcze tylko włączę, żeby temperaturę komputera sprawdzać, bo jakoś nie wątpię w mój komputer, że sobie da radę, ale jak już jest ciepło, bardzo gorąco jest, to chciałbym kontrolować temperaturę, żeby nie było, że gdzieś tam będziemy grać, bawić się, krzyczeć, wiecie, piszczeć, żartować, a tutaj komputer będzie się dławić, nawet o tym wiedzieć nie będę, więc sobie odpalę jeszcze tylko na drugim monitorze temperaturę. Odpaliłem, elegancko temperatura jest. Jeszcze zobaczymy resztę ustawień, muzyka, głośność. Mamy tylko jeden suwak. Dobra, może być na 1.0. W razie czego w trakcie grania sobie to zmienimy i tyle. Odwróć kamery w poziomie, sterowanie zmiennie. Dobra, wszystko jest okej. Okay. Gałgany! No, jaki mam bitrate? 20 chyba 4000 bitrate'u. Tak mi się wydaje, że mam... Jakoś tak. Witam, cześć, Gałgany, cześć, Amidalka, hej. Witam, Jan Kruk. Ja też gram horror, ogrywam. Mówią, że to horror. Ja też horror ogrywam, a przynajmniej mówią, że to horror. Okej, ale jaki horror? W sensie, co ogrywasz? Wagon, czy przy Madison nachy... Nachy? Jakie nachy? O czym ty piszesz? Czy były w sensie nachy? Pełne? Co to są nachy? Nie wiem, o czym mówisz. Hej, siemano wszystkim. Piotr, cześć, witam. A gdzie pulsometr? Nie mam jeszcze, ale spokojnie, popracuję nad tym. Gałgany, lecimy, kurna, lecimy, bo ja to gadam, a my musimy grać! Miłego oglądania wam życzę i cieszę się, że postanowiliście ten niedzielny pół wieczoro noc spędzić tutaj z nami, gałganami, będzie kurde, ja, to wiecie, o, trzeba nam lekko tutaj, o, się porozciągać, o, tam, o, kurwa, mój palec, o, urwałem, o, nie no, nie urwałem, jest dobrze, ale boli, lekko boli, o. Jestem rozciągnięty. Zaczynamy! W ogóle to jest polska gierka, nie wiem czy wiecie, z 2018 czy 20 roku. Jakoś tak, kurna. Mówisz gacie pełne, to nachy pełne. Kto tak mówi w ogóle? Nachy, co to znaczy? Lachy, nachy. Panie, co to za język jest? Jakiś kurna chyba, nie wiem, wietnamski. Nachy. Gacie. Tak, były gacie pełne i wspominam tę grę naprawdę bardzo często, zwłaszcza muzykę, soundtrack. Jakby kiedyś powstał Madison 2, to z przyjemnością ogram. Zaczynamy, kurna! Ładowanie kaczcionka. Hi, David. Hey, Franklin. I'm a friend of your father. You can call me Mr. Franklin, okay? Now, I know you may feel a little strange, but it's only because I gave you a particularly strong medicine.
Don't you worry about it. We're just going to play a little game I prepared for you. The kids would really like to see you, you know. Oh dear. I have to check on one more thing, so I can focus only on you during our little fun. Now sleep, and remember, don't be afraid. Okej. Dobra, jesteśmy. Tyle co wyczytałem o tej grze, to że nasza postać ma chyba 11 lat i została porwana przez jakiegoś sadomaso popierdoleńca i tyle. Że gdzieś tam jakieś gry będą właśnie. Wow! Never leave you alone. Say hello to your new friend. She'll keep you company. Hello, koleżanko, jak masz na imię? Ja nie pamiętam, jak ja mam na imię, ale masz coś na tym. Cyce masz! O, i to dwa! Masz kuleczkę. Okej. Okay. Wow, i maczetę! Ej, to nie jest chyba prawdziwy człowiek, co? To jest jakiś manekin, tak mi się wydaje. Manekin. Jej, okropne to jest. Ludzie, kto takie rzeczy wymyśla? Ja nie wiem. A kto w takie rzeczy gra? Ja nie wiem! Wow, mam świecę! Okej. Okay. Fajnie. Ciekawe, czy ona się wyczerpowywowywowywuje. Znaczy, na pewno się wyczerpowywowywowywuje, bo takie są świece, ale pytanie, czy się w trakcie grania wyczerpie. To mam jakąś apteczkę, jakiś aparat chyba. Ale tego zabrać nie można. Czy jest ekwipunek? Nie, nie ma ekwipunku. Przynajmniej nie widzę. Okej, okay, skakać też nie można. Skajcie. Okej, okay, jakby otwiera się różne rzeczy, szuflady, jak widać, tylko jednym przyciskiem myszy. Nie ciągnie się, czy coś takiego. Mamy kartkę. Okej, okay, notatka. Czytamy. Pacjent przestał wydawać jakiekolwiek dźwięki. Po rozcięciu twarzy musiałem wyciąć całkowicie oczodoły, żebym mógł powiększyć otwór gębowy i doszyć dodatkowe zęby. Tak! Dokładnie! Tak! Tak było! Okej, okay. Mogę się schylić? Nie, schylić też nie mogę. Lewy shift to jest bieganie. Okej, okay. Na ścianie mamy porady. Okej, okay. A tutaj? Tutaj nic nie widzę. QASD to jest po prostu chodzenie. Spoko. Oko. Dobrze. Mamy też świeczuszki. Lewy przycisk myszy, tak? Interakcja. No ja już mam świeczuszkę w ręce. Wziąłem sobie z tamtego stolika, więc jest w porządku. Ale zobaczcie, widać, że jesteśmy dzieckiem, bo jesteśmy strasznie niscy. Mamy głowę na wysokości klamki. Wiecie, że klamki dla takich dzieci są zabójcze? Naprawdę, się kiedyś tak pizgłem w klamkę, jak byłem mały, że jak moja córka miała głowę na wysokości klamki, to wszystkie klamki zakrywałem czymś, bo kurna, to się można tak pizgnąć nieźle w klamę. A to jest takie ostre, a jeszcze niektórzy takie bardzo ostre klamki mają, że nie są zaokrąglone, tylko są naprawdę takie kanciate, kurek, pizgniesz, hopie, to dziura. Trzeba uważać. Trzeba naprawdę uważać. Ja bym ogólnie jakąś petycję do producentów klamek wystosował właśnie, żeby może te klamki jakieś, kurde, wyżej robić. Nie? Jakieś takie... A po co takie małe mają być? Wyżej, jak człowiek dorosły, to i tak sobie otworzy. Wyżej normalne klamki, albo żeby jakieś obicia miały specjalne takie. No, to trzeba uważać. Ale co to jest tak zamknięte takie jest? Co to ma być? Halo! Mama! Tato! Nie ma mamy i taty. Jestem tu sam. Zginę tu. Winę tu. Mam nadzieję, że jednak nie. Jestem szatan z siódmej klasy. Poradzę sobie w takich okolicznościach. Całe życie żyłem dla takiej chwili. Właśnie. Całe życie uczyłem się survivalu, oglądając Discovery Channel. Ale tak szczerze, to gdzie mam iść? Tak nie ogarniam. Patrzcie. Ulala, okej. Okay. Wow! Wow! Okej. Okay. Trochę tu strasznie jest, wiecie? Ja tak sobie żartuję, bo tak naprawdę mam pełne portki. A wiecie, że to jest taka reakcja obronna. Czy to mi zgasi moją świeczkę? Mam nadzieję, że nie. No i zgasiło mi świeczkę. Mamy klucz. This is the key ring. It will help you carry all the keys I've hidden. Nie fajnie. Za ciemno, strasznie jest. No jest. Mamy kamerę, koleś ten psychol nas obserwuje. Dobra, idę tam, wiecie, jakby wezmę sobie znowu świeczkę.
Widzicie? Ona miała głowę skierowaną tak w przód. Prost. A teraz patrzy na mnie. Patrzy w lewo. Znaczy w moje prawo, swoje lewo. Nie wiem, potrzebuję klucza. No mam jakiś klucz, ale nie mogę go chyba wyciągnąć. Nieważne. Biorę świeczkę i idziemy. Mamy jakieś tam ten kółko na klucze, będziemy mogli tam przyczepiać inne klucze, ale wydaje mi się, że przy tym kółeczku jakiś klucz już był, więc może otworzymy te drzwi. Jasne, tak, super, mamy to. Ale elegancko. Oh, let the fun begin. Dostałem osiągnięcie. Dawid sam w domu. Widzę, że twórcy mają zajebiste poczucie humoru. Czekajcie, jakiś list. No dobra, nie przeczytamy tego, bo nie możemy go nawet podnieść. Tutaj też jakieś rzeczy. Fajnie, że te rzeczy, które można podnieść, nie są jakoś bardzo oznaczone. Tak, kurna, w ogóle nie są, nie? Nie, nie podnoś tego, to nie, nie klikaj. Ale wiecie, o co chodzi, no, jakiś list, czy jakaś kartka, no... Nie świeciły się, nie były podświetlone. Kurde, lekko się cykam, wiecie? Wagon, pociągnij za cyca, ciekawie co zrobi. Już próbowałem, wiesz, dostałem w ryj. Ale to jakaś obca baba była, więc ja nie wiem. Nie próbuj, lepiej nie. Nie no, żartuję. Już próbowałem. Tak tutaj, w sensie próbowałem. Myślałem, że coś się może włączy i wiesz. Ale nie, jednak nie. Rafsu, dziękuję. Kurna, pierwszy donajcik dzisiejszego dnia. Bardzo dziękuję. Na pewno się przyda. Kupię sobie coś ładnego. W sumie to ta gra kosztowała 34 zł właśnie, więc można powiedzieć, że oddałeś mi moje ciężko zarabione pieniądze. Nie no, mówię, ta gierka kosztowała 34 zł, więc zwróciło się. Dziękuję. Mam nadzieję, że spędzisz z nami trochę czasu i będziesz się dobrze przy tej grze bawił. Jak już powiedziałem, jest to polska gierka, więc... Może akurat. Okej. Okej, zamknięte, jakby... Chyba jakieś, wiecie, jakieś kombinacje trzeba. No... Na pewno jest jakaś ograniczona ilość tych kombinacji, ale nie będziemy tutaj kombinować. Poczekamy sobie, pójdziemy gdzieś dalej. Tam coś jest. Zobaczymy, może gra sama nam podpowie, jak to otworzyć. Jakie ładne zdjęcie. Może to jest rodzina tego popierdoleńca, który nas więzi w tych piwnicach? Wiecie, jeżeli jesteśmy w piwnicy, to znaczy, że nad nami ktoś mieszka pewnie, nie? Może jakiś budynek mieszkalny, garaż, cokolwiek. Jakby tak dobrze podskoczyć i pisnąć głową w sufit, może ktoś usłyszy. Albo po prostu wziąć coś długiego. Nie wiem, może wejść tutaj? Nie wiem. Dobra, idziemy, zobaczymy. Może później spróbujemy. Na razie zagramy tak, jak twórcy przewidzieli, żebyśmy grali. Nie będziemy kombinować. O, czekajcie, co to jest? Kusza? Nie. To już to pułapka. Tutaj znowu mamy dyndole! Dyndolello! Okej. Wow! Good. But you have to find the key. Zobaczcie, tam jakieś dziecko chyba przede mną było, wiecie? Na ścianie, patrzcie, ile jest kresek różnych takich odliczonych dni. W więzieniu tak się robi. Znaczy, ja nie wiem, ale tak na filmach widziałem, że tak robią. Na filmach w więzieniu właśnie. Odliczają, ile dni są, potem całe ściany. Wiecie, masz 300 lat wyrotnie i całe ściany wszędzie udekorowane ładnie takim właśnie tapetą. Takie wzorki, coś takiego. Normalnie, gdybyś chciał komuś za coś takiego zapłacić, żeby ci w domu zrobił, to są drogie rzeczy. Są drogie rzeczy, więc najlepiej kogoś zamknąć u siebie w domu. Tak na rok, tak akurat może, nie? Na rok, dwa lata, bo starczy, powinno starczyć. Całą chatę ci opierdoli w znaczki, potem go wypuścisz i... No i gitara. Miał gdzie mieszkać, jedzenie było dostarczone, toaleta elegancka, woda była bieżąca. Kurna, czego tu więcej chcieć? Najlepsza zapłata, to jest dobrobyt. Dobrobyt, który możemy komuś w ten sposób zaoferować. No to tak dziwnie poustawiane jest. Znowu dyndolello. Dyndolini! Dyndolino! Okej, to można dotknąć. A tak szczerze, to po co mam to dotknąć? Nie wiem. Ona wygląda tak, jakby miała coś trzymać. Może mnie? Czekajcie, wskoczę. Nie. Panie. Nie wiem, może jak znajdę jakąś piłkę czy coś, to jej tam wsadzę. Zobaczymy. Tutaj nic. Dobra, idziemy sobie dalej. To wygląda... A kurwa mać! To wygląda trochę dziwnie, chciałem powiedzieć właśnie tak. Nie wiem, czy usłyszeliście, ale... To było dziwne. To było mega dziwne. Ja myślałem, że jak tak będę cały czas gadać, to się tak jakoś tak odstresuje, może przygotuję się na strachy. A nie, jednak nie. W ogóle mi to nie pomogło, bo tak zagadałem się, tak zamyśliłem się w ogóle o tym, że gadam, że cały czas rozmawiam z wami, do was. To jakby, no, straciłem czujność. Nie można otworzyć, nie? Zobaczcie, on w ogóle poleciał tam, a tutaj mamy taką ten... Wodę, no znowu mi zgasi.
moją świeczunię, świeczuszkę. Kurna, nie, kurna, panie, co pan? Chowaj te cyce, ty sprośna babo, ty. Taki dekolcik se, kurna, ustawiła. Całe ci widać. A ty co? Kolejny się znalazł, kurna. Okej, okay, drzwi zamknięte, nie można tam przejść? A co tam jest? Panie, chowaj siuśka, powiedziałem. Schylić się nie mogę, nic nie mogę. Nie wiem, idziemy może tutaj. Okej? Okay. To są jakieś takie wielkie pojemniki na dokumenty chyba. O, patrzcie. Mamy klucz. Ej, nie to, tu. Yes, very good. Very good. Co my tu mamy? Dwa i... Strzałka do góry i na czerwone jest, okej. Okay. A o co chodzi? Dwójka, zapamiętajcie gałgany, dwójka, strzałka do góry czerwone, okej? Okay? Kółeczko czerwone. Może ja zapamiętam, ale pewnie nie. Znacie mnie, na pewno nie zapamiętam, więc... Jak może wy zapamiętacie, to byłoby super. I to jest gra zespołowa. My sobie w takich sytuacjach zawsze poradzimy, bo jesteśmy razem. A nie osobno. A do czego ten klucz? Ty może do tej kudeczki na szyi, która miała tamta... Dolina. Tam na samym końcu. Ona tam jest i patrzy na mnie i dobrze to wie, że porwę ją i w sercu schowam na dnie. A może tutaj? Tak, tutaj. Czyli jednak nie. Nie tym razem. No dobra. Okej. Okej. O! Jedynka w prawo i zielone. Ciekawe. Czyli była dwójka, tak? Chyba w górę i czerwone. Mamy jedynkę w prawo i zielone. Artysta. Nie no, to trzeba przyznać. Jak już człowiek ołówek dostanie kawałek kartki, to no... Wychodzi z niego wtedy taki ten, Da Vinci, Alfa Romeo i ten... Bartosz. Nie mam niczego... Czym mógłbym to przenosić? Dokładnie. Ale niech się przyda, spokojnie. Papieru toaletowego nie widziałem, więc może akurat zerwiemy. Będzie potrzeba, to i będzie papier. Kreda. No dobra. Dużo tej kredy. Dużo tutaj w ogóle wszystkiego jest takiego. Straszne, nie? Że ktoś może tak porwać dziecko i tak trzymać w piwnicy. I zaoferować mu tylko jeden ten. Jedną kartkę papieru i ołówek. To jest straszne. Wyobraźcie sobie, jak to musi działać na psychikę dziecka, nie? Kurna, przejebane. Naprawdę, nigdy nie chciałbym być tak porwany. Też nikogo bym tak nie porwał nigdy. Nie chciałbym, żeby mi kogoś tak porwano. To jest chore, że ludzie tak robią. Jak w tym filmie Piła. Tam byli porywani przecież i ten, torturowani. To było chore. Dobra. Ale chyba żaden porywacz nie jest zdrowy, nie? Wszyscy są chorzy. Okej, okay, a co ja zakręciłem jakąś wodę, rozumiem? Pewnie tak, ale wielkie te rury. Okej. Okay. Zobaczymy, czy woda leci. Nie leci. Strasznie tam ciemno, wiecie? Chyba dobry film? Oglądałem, kiedy byłem mały. Jedynkę. Pamiętam, że płakałem. Nie no, może nie płakałem, ale oglądałem z zamkniętymi oczami. Byłem przerażony. O, widzieliście? Nie patrz. Jak nie patrzysz, to znaczy, że nie istnieją. Pamiętaj. Jak ty ich nie widzisz, to oni ciebie też nie widzą. Trzeba się dobrze rozglądać. Te potwory na pewno nie istnieją, to tylko w twojej głowie. Jestem dzieckiem, więc na pewno mam jakieś takie... Pamiętam, jak byłem dzieckiem i w nocy na przykład matula pranie wywieszała w moim pokoju na takiej wielkiej suszarce. I ja... Pamiętam, że w nocy normalnie ciemno było, tylko jakieś tam światło księżyca i patrzyłem na to pranie i to te ciuchy tak się układały w takie jakieś... potwory, kurde, jak ja tak patrzyłem, tak. Wiecie, podwijałem sobie pościel pod nogi, pod stopy, żeby mi żaden potwór przypadkiem nie obgryzł paznokci. To było pojebane, naprawdę. Bałem się jak skurczybyk.
Wszędzie widziałem jakieś potwory, jakieś twarze, wiecie, jakieś zabawki, jakieś lalki, że jak już wszyscy na mnie patrzą, nie? A moja siostra miała jeszcze takie lalki porcelanowe, takie duże, i ja za każdym razem w nocy obracałem się tak, żeby na nie nie patrzeć, bo wydawało mi się, że one też patrzą na mnie. A wiecie, kiedy ja nie patrzę na nie, to one też na mnie nie patrzą, nie? Psychika dziecka jest dosyć dziwna, ale właśnie tak było. Tak było. Co tam jest? Jakaś kula. W ciemności. O, fuck! To na pewno na to dziecko nie powinno patrzeć. Widzicie? Muszę znaleźć rybę. Tam była taka żółta kobieta, która też by chętnie taką rybę potrzymała, więc będziemy musieli jej taką rybę dać. Ale tutaj nie możemy tej ryby zabrać, więc... No, chyba ją bardzo lubi, więc nie patrzymy. Na trupy nie patrzymy. O, jaka ładna piłka. Butelki. Słychać jakieś szepty cały czas. Chore to jest, ludzie. Ej, to mówisz, że to przechodzi z wiekiem? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Okej, idziemy tam? Ciekawe, nie? Tego nie otworzę. Patrzcie, bo on trzyma. Nie wiem nawet, co to znaczy. Nie chcę wiedzieć. To jest dziwne. O, fuck! Wow! Fuck! Nie patrzymy na to. Mamy tylko 11 lat. Tego nie ma. Jak nie patrzymy, to znaczy, że nie ma. O! Na to też nie patrzymy. Zobaczcie. Jeden. I czerwone w dół. Zapamiętajcie, bo ewidentnie dźwignia jest napisane, nie? A co to jest? Jakaś machina chyba. Tak, to jest jakaś maszyna. Okej. Okej. Wow! Otworzyłem drzwi. Dobrze. Co my tu mamy? Okej, mamy kartkę. Franklin, kupiłem ci tę książkę i zostawiłem w pokoju nauczycielskim, tak jak prosiłeś. Czy możemy się spotkać? Mogę z tobą porozmawiać, Theodor. Okej. Nie mam czym tego przenosić. Jakiś plecaczek by się przydał, dokładnie. Kamera cały czas nas obserwuje. Dobra, idziemy tam, nie patrzymy na trupy. Idziemy przed siebie. Cyce donice, kocham je w maju, w tramwaju, kocham je w metrze i w swetrze, kocham je. Cyce donice, kocham je. Gdy widzę te cyce, to kwice. Co on ma na twarzy? Ty, to jest jak ten. Jak ten. Ten. Ten na rowerze. Wiecie. U, kurna, panie! Zdmuchnął mi świeczkę. O kurde, nie dmuchaj! Zboczeniec. Mamy dwójkę. Czerwoną dwójkę, okej. Nie, no to... Nie idę tu. O, nie dmuchaj! Idę, po świecę. Tu mamy świeczki. Trzeba przejść za nim, bo jak idę przed nim, to mnie dmucha, wiecie? Dawaj, bierzemy świeczkę. Idziemy tutaj. Jakby tutaj dmuchnął, to bym się kurna zdziwił, naprawdę. Z dwojga złego lepiej z tamtej strony, nie? Okej. Okay. Naliczyłaś już 42 cyce? Ty, to jest normalnie cycoland, nie? Cycoland! Okej. Okay. Zaraz zobaczymy może tutaj. Kto to jest? Ten Franklin? To nie jesteśmy my. To jest ten Franklin chyba. Mamy klucz. What a clever boy. A dziękuję. Możemy się nie lubić, ale komplementy przyjmuję. Dziękuję. Zobaczcie, czwórka, zielone, w prawo. No dobra.
Czyli dwójka było chyba czerwone, jedynka czerwone, czwórka zielone? Nie pamiętam już, szczerze, nie wiem, nieważne. A, not so fast. First you have to free her. A, patrzcie, to jest ta baba, brzydka, z kurtką na szyi. Dobrze, idziemy. Idziemy uwolnić. Mamy kluczyk faktycznie z szafki zdobyty, więc lecimy szybciutko. Szybko. Nie patrzymy na trupy. Idziemy tam. Ale tu daleko już, nie? Idziemy. Dobra. O, nie. Ty, on lewituje! Kurwa mać, ludzie, co to było? Ja pierdyka, się skichałem. Dobrze, że nie mam majtek, bo tak to już by było po majtkach. A tak to tylko krzesło wymienię i gitara, nie? To może spróbuję to, czekajcie, tam była jedynka, była czerwona chyba. To jak, czekajcie, dwa było czerwone na północny zachód. I dwa czerwone, a czwórka zielone. A trójka było te? Jakie? A jedynka była czerwona, czy jaka? Woo! Zielona była, jedynka. Co to jest? Fancy? To jest by? G? Gitar. Oj. Okej. Zastanawiające. Mamy krew na ścianie, jakieś dziwne lale. Ale brzydkie. Kto takie coś produkuje? Ja pierdyka, nie? Gdybym miał produkcję takich lalek, to już wolałbym chyba ich nie mieć. Zacząłbym produkować jakiś chleb czy coś. Nie wiem, szczerze, ale to kurna, ludzie, przerażające. Co to jest? Okej, możemy wziąć. Nie mam niczego, w czym mógłbym to przenieść. No musimy tamten plecak zdobyć, wiecie? To idziemy uratować naszą koleżankę z celi. Jaki uśmiech brzydki, fuj. Idziemy uratować naszą koleżankę z celi. To mamy kredki. I ten plecak może weźmiemy, nie? Zobaczymy. Hello. Wonderful, David. You are making me so proud. Dzięki, stary. Fajnie, bo tutaj, patrzcie, możemy już popatrzeć, co jest. Okej. Mamy dużo krwi. A, nie możemy w niczym tego przenieść. Jakaś maska jest. Dobra, idziemy po plecak. Wiadomo, gdzie iść. Idziemy po plecak. Wylałeś kakao? A na ciepło czy na zimno? Bo to jest, wiesz... Bo to jest różnica! Idziemy szybciutko po plecak. Kurna, boję się, że mi coś na plecy wyskoczy, wiecie? A plecy mam tylko jedne, więc trzeba uważać. Czyli mówi się, że plecy to... Wiecie... Powinno być ich więcej, nie? Taka liczba mnoga i w ogóle... Tak, to jest plec. Mamy jeden... Mamy dwa plecy? Jeden plec? A, mamy plecy składające się z pojedynczych pleców? Pojebana akcja, nie wiem. Trzeba by zapytać specjalisty. A, obrócił się teraz! Znaczy, mam cię tutaj, widzisz. Tak to się robi. No dobra. Co to było? O, piękne. No i teraz czuję, że coś wygrałem, kurna. Takie festyny to ja lubię. Tylko gdzie są moi rodzice? Nie widziałem ich od 2 tygodni. A tak to spoko. Patrzcie. Twarz mu wyczarniała. O, ciekawe. Ciekawe. Mamy plecak. A, widzicie. Mogę w nim nosić różne rzeczy, tak, pamiętam. Nie ma gościa. A był? Nieważne, idziemy. Nie boi się grać w takie gry? Ja się niczego nie boję.
O, znowu się odwrócił. Ha! Kurwa, mać! Boże, ludzie! Wow, co to było? Dobra, nie patrzymy na zwłoki. Drzwi się otworzyły. Ja je chyba otworzyłem, wiecie? Gdzie my zbierzemy wszystkie te przedmioty, które miałem zebrać? Mamy sztuczną krew. Świetnie. Idziemy po tę maskę. Ryby wziąć nie mogę. Okej, okay, rozumiem, że kasetę mogę odtworzyć w dzienniku, tak? A spać ją pominąć, okej? Okay? David, let's take a little break, shall we? I have to confess something. You're not the first child playing at my playground. That's why I want you to know how much fun I had with the other children. We'll go back to our fun only when you listen to this tape. Now, stand still and listen to this tape. Only then we'll go back to our fun. Okej, okay, biorę odtwarzacz. Pojebany to jest. No dobra, to słuchamy. Kaseta Franklina. What do we have here? Aren't you a little too old for me? Fuck you! I wonder if you'd be so lippy when I remove your tongue. Theodore, just take him. I don't have the strength to destroy such a beautiful face. Just kidding. You're in the line just behind Jamie. Wow. Wow. Okej, idziemy. Wow. Okej, okay. Mam odtwarzacz, sztuczną krew i pleca, dobra, inne. Wow. Czy ona nie wisiała przed chwilą w moim pokoju? Idę po tę cholerną maskę. Tutaj mieliśmy jeszcze... O, mieliśmy kolejną kasetę. Okej, okay, wysłuchamy sobie, czekajcie. Kaseta Franklina, kaseta z piwnicy. Shit. I hope this piece of junk works. It's Andy. The psycho guy. Franklin trapped me here. He gives me food and maybe a place to sleep, but it's pure madness. Recently, I heard crying. It's probably another kid. You... If you listen to this... Great job. You found the clues I left for you. From now on, I'll guide you. Franklin's watching every move we make. That's why I've hidden the tapes in places that the cameras don't reach. Every night, I wait till the steps get silent and then sneak out through the vents. I have to find a way out, but this house is a freaking maze. It's so fucked up. Wish me luck. Wow. Jakiś chłopiec Andy. Szyby... Okej, okay, wędrował szybami wentylacyjnymi, kumam. Fajnie, że nagrał coś dla mnie, bardzo mi miło. Ale to aż wydaje się niemożliwe, żeby Franklin o tym nie wiedział. Ten oprawca, nie?
Takie kurda dziwne, nie wiem, moim zdaniem wiedział. Ale pozwalał na to, bo się bawił. Dlatego faceta po prostu jara. No dobra, idziemy, zobaczymy. Tę maskę wezmę. Maska psychopaty. Postaramy się tę maskę tamtemu złotemu posągowi włożyć w ręce. Zobaczymy, co to da. Siemano, Oliver. Cześć, Marek. Witam. Zegarek, cześć. Ach, ten Andy. Ty drucha we mnie masz. Okej, spróbujmy to zrobić. Czekajcie. Manekin. Trzeba chyba podnieść, tak? Maska. Tę maskę miał Franklin. Może mi się przydać. Nie, jednak nie. Dotykam. Gdzie się dalej? Nic. Tutaj na pewno nie, bo tu nie ma ręki. No dobra, spadamy. W takim razie idziemy, no idziemy. Mieliśmy tam z tyłu jedno przejście, które się chyba otworzyło. Więc sobie to przejście sprawdzimy, zobaczymy. Ogarniemy, nie? Tutaj nie. Tutaj też nie. Idziemy. Znowu te szepty słychać. O, mamy drzwi, widzicie? Wow! Wow. Trójka do góry, no to już mam akurat. Nożyczki. Okej. Nie patrzę. Przetknij mnie. Wow, akurat mam nożyczki. No dobrze. Wow. Co? Wow, jaki mechanizm. Kto to wymyślił? Ale kozak. Tu nic nie ma? Nie. Okej. Ryba! Złota ryba! To dla tej baby! O! Właśnie narysowana jest! Super! List od Eli do Franklina. Franklin, nadal czekamy na twoją odpowiedź. Mama choruje, jej stan się pogorszył. Proszę, odezwij się. Jeśli chcesz, możesz też zadzwonić. Zostawiłam ci numer. Jeśli cokolwiek jeszcze dla ciebie znaczymy, proszę, odezwij się. Mama i ja bardzo cię kochamy. Ela. Liwka. Dziękuję ogromnie. Witam w zacnym gronie zielonych gałganiarzy. Dziękuję za wsparcie i mam nadzieję, że z tego zielonego linku będziesz teraz na czacie korzystać, pisząc nie tylko do mnie, ale też rozmawiając z innymi tutaj obecnymi. Będzie miło. Zawsze lubię, kiedy sobie rozmawiacie, tak nawet bez mojego udziału. Czy to komentujecie moje poczynania, czy po prostu poruszacie fajne tematy? Dobra, idziemy do tej ryby. Zobaczymy. Wow. Jaki obraz? Lewobrzeżny, nie wiem, o czym mówisz. Idziemy do ryby teraz, wiesz? You're getting closer and closer. Ale jestem coraz bliżej czego? No, rybka elegancka. Wszystkie rybki mają pipki, a karasie po kutasie. Ciekawe, nie? Czy gdzieś jeszcze były jakieś drzwi, które powinny się otworzyć? Wydaje mi się, że tak. Że chyba tak, chyba tak. Tam, gdzie ten obraz... A, kurwa, mać! Ludzie! Ty, coś ci wypadło, wiesz? Pojebana akcja! O, ty kurna babo nieczysta, ty. Jejku, nie? Kurna, się wystraszyłem tego. Idziemy. Idę zobaczę ten obraz tego chłopca, co miał tą twarz taką czarną, wiecie? Sobie to zobaczymy tam. Wydaje mi się, że tam jeszcze jedna dźwignia była. Może akurat się odblokowała, zobaczymy. Pozdrawiam Pantografa. Pantograf, ja ciebie również pozdrawiam i Kane, ciebie też pozdrawiam. Dziękuję za donajcika. Tak, patrzcie, widzicie? No dobra, mamy to. Idziemy dźwignię ruszyć. O, bogacz w euro płaci. Człowieku, wiadomo.
przepraszam. Kurna, Asie. Tutaj. Mamy noże kuchenne, fajnie. Wziąłbym jakiś do samoobrony. Mamy gaz. On na mnie cały czas patrzy. To jest świr. Mamy kartkę. Notatka Franklina. Manekiny mnie relaksują. Są jak ludzie, którzy nie mówią, ale wystarczy ich dobrze zaaranżować, by zaczęli opowiadać interesujące historie. Wiesz, że nie jestem dobry w kontaktach z ludźmi, więc proszę, daj mi spokój i pozwól poczuć mi się normalnie. A, ten rysunek ołówkiem narysowany, dobrze, zaraz go wezmę. Yes, yes, you've done it. That's a good boy. Justyna, ja ciebie też pozdrawiam. A nie, to nie Justyna, to kolega Jarecki. Kolego Jarecki, ja ciebie też pozdrawiam. Mówisz, dziękuję już za pozdrowienia. To ja też pozdrawiam, dołączam się. I ten koleś musi normalnie te manekiny przestawiać, to jest jakiś świr. Nie no, to że jest świr, to już wiemy. Nie przejdziemy. Okej, one chcą czegoś do rąk, nie wiem tylko czego. Musimy czegoś poszukać. A gdzie polas ten z piłką? Te głowy. Nie, nie. Kamień? Kamień nie. Ciekawe, nie? Pójdziemy do jedynki i zobaczymy, co tam jest. Chyba nic. Nie wiem. Niech będzie pochwalony Robert Lewandowski. Gratuluję gola eleganckiego! Ciekawe, jakby tak naprawdę lewy sobie normalnie po meczyku elegancko, nie? Usiadł i... A se kurwa! Odpalę wagona teraz! Gałgany, siemano, nie? Nawet byśmy nie wiedzieli, że to on. Spokojnie idziemy. Muszę zmienić dźwięk donate'ów, bo to już Red Dead się skończył, nie? Musimy coś innego dać. Manekiny to jest chora akcja. Nie wiem jak wy, ale ja jakoś tak się ich obawiam. A! Kurwa mać, tak po prostu. Jest w nich coś takiego przerażającego, nie? Ja pierdyka, ludzie. I dmuchają mnie wszędzie. Interesting. Very interesting. Ty, leżą normalnie, ona się próbuje wydostać. Idziemy, zobaczymy tutaj ten obrazek. Mamy dziecięcy rysunek, świetnie. Czy będzie ankieta na kolejną grę? Nie, no musimy się dogadać. Co chcecie zobaczyć? Czy, nie wiem, może będzie ankieta, zobaczę, wiesz? Jeżeli macie propozycje, walcie śmiało. Zawsze jak napiszecie, nie wiem, co byście chcieli obejrzeć zarówno tutaj, jak i w komentarzach po prostu pod filmami, które nagrywam czasem. Czy w komentarzach pod zapisami transmisji, to ja to zawsze czytam. Ja wszystkie komentarze czytam, więc zawsze to będzie dla mnie coś takiego, do czego będę mógł się odnieść.
gdy po prostu będę szukać gry. Więc szczerze, nieważne pod jakim filmem, jeżeli napiszecie dzisiaj komentarz, to ja ten komentarz przeczytam. Ja zawsze sobie czytam. Na kiblu siedzę czy co? Zawsze czytam. Na telefonie normalnie, elegancko. Wszystkie komentarze. Okej, przeszedłem dalej. Ale tak jak rozmawialiśmy, no to pewnie wiecie, no jest dużo gier, nie? Takich nawet podobnych do Gothica jest sporo gierek. Zablokowałem się. O, odblokowałem się. A tak to Wiedźmin, jakiś wiecie, Twierdza, Krzyżowiec, no Devil May Cry, jest dużo takich gier. Pytanie, czy chcemy coś na dłużej, czy coś takiego na jedną, dwie transmisje. Bo jeżeli na jedną, dwie transmisje, no to nie musimy robić żadnych ankiet, tak? To ja po prostu coś wezmę, nie wiem, i tyle. Bo to przecież moment, przejdziemy, nie? A jak coś takiego dłuższego, no to możemy ankietę faktycznie zrobić. David, my boy, to win the game I prepared for you. You have to follow the numbers. Please find the number one. One, okay. Pozdrawiam. Mamy maski. Dziękuję za donejcika, śmieszku. Bardzo dziękuję. Nie wiem, idziemy przed siebie. Risen 2, Risen 3, Gridfall? Pytanie, czy chcemy takie długie gry, nie? Bo mówię, no... Możemy ograć jakąś modyfikację do Gothica na jeden dzień, na przykład, czy na dwa dni. Potem sobie strzelić jakąś, nie wiem, Twierdzę, Krzyżowiec, czy wiesz... Nie wiem, czy jakiś Devil May Cry, czy właśnie jakieś takie gierki. Wiesz, jest dużo gier do ogrania, zaraz też są różne premiery, więc też trzeba będzie jakoś to się ustosunkować do tego. I tam ktoś jest. Nieugrany, tam ktoś jest. Tam naprawdę ktoś jest. Ja nie idę tam, gdzie mlaska. Przecież to mnie zje. Idziemy, zobaczymy tutaj. Żeby otworzyć drzwi, 3. O kurna. Pasak? Aaaa! Ja nie wiem, co zrobiłem. Idziemy dalej. Nie no, jakbyśmy zaczęli to od Devil May Cry 3, a nie od 5. Tam normalnie ktoś jest. Może tutaj? 2. Niestety, tutaj nie. Znowu maska. Wow. Zobaczymy. Może jak tylko dwa otworzę, to się otworzy? Nie no, dwa paluchy ma do góry, no. Co myślicie?
Tam jest jakiś dziwny znak. Trzeba kombinować. No i pytanie, czy chcemy grę fantasy, czy jakieś science fiction, wiecie, to też jest jakieś takie ważne, nie? Na jakie klimaty mamy ochotę? Idziemy tutaj. On żyje. A, kurwa! Ja pierdyka! Wow! You found number one! Bravo! To jest numer jeden? On ma w głowie gwóźdź wbity! Ja pierdyka i flaki mu wyleciały z dupy! Fuj! Fuj! Okej. Okay. Jakieś gumiaki duże. Co my tu mamy? Notatka. List Franklina do Karla. Byłeś dla mnie kimś ważnym. Nie chciałem cię skrzywdzić, tylko pomóc ci uniknąć śmierci z ręki sprawiedliwości. Mojej ręki. Zrozum, że krzywda, jaką ci wyrządziłem, była jedynie karą za pomaganie Gregorowi w zacieraniu śladów i kłamaniu w zeznaniach. Zrobiłem dla ciebie tak dużo, a ty ciągle krzyczysz i uciekasz. Urządziłem ci w piwnicy piękny pokój, dostałeś telewizor, co wieczór przychodzę ci czytać książki, karmię cię. Powinieneś czuć moją miłość do ciebie. Zobaczymy się po drugiej stronie, bracie. Biedny Karl i Gregor. Narzędzia. Łóweczki. Dwa. Listen to the tape, David. Posłuchaj kasety jakiej? Oh fuck, kolejna kaseta. Dobra, dawaj. Co tym razem nam przygotowałeś? Kaseta Franklina 2. Oh, Sarah, please don't cry. You have to forgive Uncle Carl. He's just too strong. He just wanted to stroke your little head. look, we're still having fun. Raise your head. I want to introduce you to your sister. Czyli były tutaj też małe dziewczynki. Klucz. Dziękuję za donata. Idziemy zdobyć gdzieś świeczkę i zobaczymy, do czego pasuje ten klucz. Fak, ale ciemno jest. Gdzie jest jakaś świeca? Potrzebujemy światła. Nie ma. Naprawdę nie ma. Nie mam światła przez to. Żadnej świecy, nic. Very good. Jest napisane wyjście, ale to na pewno nie jest wyjście. Wezmę świecę. No, not so fast, David. First, you have to play with my dearest brother. But remember, he likes to play rough. Thank you.
Kurwa, mać! O, w dupę jeża! Jeżo, zwierza, ludzie! Jak to wygląda? Widzieliście to? Ja pierdyka! Kuba w majtach, nie? Co to jest, nie? Wow! Dostał dwójkę. Jednego nie zjadł, tylko przygwoździł go nożami do ściany w korytarzu. Chyba dla zabawy. Wiele słyszałem. Franklin, ale nigdy takiego wycia. Drugiemu dziecku na szczęście złamał kark. Wtedy zaczął jeść. Do Franklina. Ludzie, co to było, nie? Ja nie oddychałem przecież. Kurna, co to było? Łapeczki w górę, dupeczki, cipeczki, rybeczki, gałgany, wy moje, eleganckie. Co? Tyle osób ogląda, żebyśmy tak mało łapek mieli? Ja wam kurwa dam, zaraz zobaczycie, no. Szacunku trochę. Gdzie my kurna jesteśmy? W jakimś pokoju? Przecież tu nawet drzwi nie ma. Jak myśmy się tutaj dostali? David woke up and felt hungry.
he decided to go to the kitchen to have a little snack. Okej, okay, rozumiem, że mam iść do kuchni, tak? Nie wiem, może się w głowę pizgłem. Ale mi się ładny. I leżę gdzieś tam przy tych drzwiach. Nie wiem, kurna, nie wiem, naprawdę nie wiem. Co wy normalnych gniazdków nie macie? Ale drzwiów mają tutaj w tej chacie ludzie. Cycki w górę się nie liczą, bo to dyskryminacja. Nie każdy ma i nie każdy może, tak? Łapki! Łapki gałgany. Kciuka w górę każdy może, bo jak to nie w ręcach, to w stopach, nie? Okej. Okay. Muta! He saw his mother. She didn't turn around. Just said, David, honey, you can sleep. Oh, darling, just eat a candy. I left you the whole bowl on your nightstand, as always. Nie możesz spać? Zjedz cukierka. Eat the candy and go to bed, honey. Sweet dreams. Wow. A to, że witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć. Pogodny, certyfikowany pedagog i doświadczony aktor poszukuje pracy przy zabawianiu dzieci. Zarówno w pełnym wymiarze godzinowym, jak i w ramach jednorazowego zlecenia. Jednorazowych zleceń prywatnych. Telefon kontaktowy. Czyżby moi rodzice oddali mnie do jakiegoś pedagoga pod opiekę? Przecież to wariat. Taki kici kici. A gdzie moje cukierki? Candy and go to bed, honey. Czy my gramy dzieckiem? Tak, 11-latkiem z tego co wiem. Chłopcem. Nie pamiętam jak na imię. Mamy David chyba? No tak. David went to bed and fell into a deep sleep. David, I can already see that you are a very gifted young man. I think you'll face no problem solving the puzzles I have prepared for you here. If you do well, I'll let you play with my spear. Dindole! Ale ja nie chcę się pobawić jego włócznią. Jakoś tak, ja mam ochoty chyba. To nie dla mnie. Nie czuję się pewny. O, będzie dmuchać. Lepiej nie. Dindolino! Dindolino! List od nauczycielki do Franklina.
Ponownie zapraszamy pana na zebranie w pokoju nauczycielskim. Potrzebujemy pana w spotkaniu, by ustalić pewną sprawę. Z poważaniem, kadra nauczycielska. Może on naprawdę był jakimś cholernym pedagogiem? Kurna, ludzie! Pojebana akcja. Kartka wyrwana z książki. Eskimosi posiadają specjalny harpun do zabijania fok. Drzewiec ma mniej więcej metr długości i zrobiony jest z rogu i żelaza. Kończy się ostrzem wbitym w drzewiec. Bywa ono wyrabiane wyłącznie z żelaza lub miedzi. Tylko jego koniec nie jest wyostrzony, aby dziura w skórze foki była jak najmniejsza. Poniżej ostrza znajdują się dwa skrzydła zgięte do środka, które nie dają się zsunąć zwierzęciu z harpunu. Mamy klucz, niebieski klucz. Co to jest? Czyżby to jakaś taka, wiecie, norka Andy'ego było? Była? Mamy kasetę, to może tak. Zobaczymy. Może nasz kolega nam coś podpowie, który był tutaj przed nami. Kaseta Andy'ego 3. A ja nie mam dwójki, nie mam drugiej. Pominąłem, ciekawe. It's Andy. I found another kid. A girl. Her name is Lydia. I tried to take her with me, but this psycho already laid his dirty hands on her. I'm warning you. Be careful. Be smart. Play his stupid game so he won't suspect anything. Remember to look for my tapes, though. I'll leave you the screwdriver on the second floor in the drawer of the desk. I have to go. Find my next tape. I'll place crayons on the floor so you can easily find the right desk. Okej. Dziękuję. Mamy króliczka. Dymi, okej. Wszędzie zdjęcia jakieś, porozrzucane karteczka. List Annie do Lydii. Lydia, jak wrócisz ze szkoły, idź od razu do swojego pokoju. Tatuś przyjdzie do ciebie. Moja fascynacja. Zgłoszenie na konkurs do gazety. Nazywam się Franklin. Bardzo chciałbym wygrać włócznie, która jest nagrodą w waszym konkursie. Bardzo fascynuje mnie ta broń. Jestem nauczycielem biologii, w domu posiadam mnóstwo artefaktów i rzeźb związanych z morzem. Moim marzeniem jest zdobyć taką włócznię. Nie mogę jej znaleźć nigdzie indziej. To bez sensu. Nikt nawet tego nie przeczyta. Okej. List mamy do Franklina. Franklin, skarbie. Zamówiłem ci tą włócznię, której tak długo szukałeś. Znalazłem ją w antykwariacie Wiktora. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Wiem, jak bardzo cię fascynują. Pozdrawiam, mama. List Anny do Franklina. Kochanie, martwi się o naszą córkę. Ciągle powtarzasz, że potrzebuje operacji. Przecież wszystko jest z nią w porządku. Błagam, oszczędź chociaż ją. Jeśli to zrobisz, zapomnę o tym, co widziałam na trzecim piętrze. Wychodzę teraz do pracy. Będę później. Wariat miał żonę i dziecko. Co widziała na trzecim piętrze? Co zapomni? Ludzie, co o co chodzi? David, is that you? Honey, where are you?
We've been looking for you everywhere. Are you alright? Please, come home as soon as... Did you really fall for that? Oh, just look at your face. Dziękuję, naprawdę. Tego mi było trzeba. Tam leży jakieś dziecko. Notatka okultystyczna parteru. Ważna informacja, która będzie przydatna podczas mojej pracy. Zainspirowane dzięki staroceltyckim oraz germańskim tradycjom. Wymieszanie mózgu z cementem i ukształtowanie go w formę niewielkiej kuli nie tylko zapewniło użytkownikowi dostęp do mocy poległych przodków lub w niektórych wypadkach wrogów, lecz także zapewniało stały dostęp do świętej amunicji. Co to jest? Ja tu nic nie widzę, a wy? Nie wiem. O kurwa, mać! Co to było? Dupę jeża. Ty popierdzieleńcu ty! Nie. Nie bawię się. Skąd ja wezmę żaróweczkę teraz? Chyba tutaj była. Nie. Ojej, to nie mam światełka. Musimy znaleźć. Może tutaj. Kurna, nie wiem, gdzie iść. Naprawdę, nie wiem. No nie mam światełka. Co ja bez światełka zrobię? Młody miał mi biurko oznaczyć, tylko ja nie widziałem żadnego biurka oznaczonego. Nic. Kredkami miał oznaczać, nie? Co myślicie? Co teraz?
Czy oglądałem straszny film? Tak. Tutaj coś jest. To jest ręka. Widzicie? Co to jest? To jest jakiś ogon? Co to jest? Nie wiem. Jakby pokazywał coś na tym telewizorze, nie? Kurna, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Psychol. Dziecięcy rysunek. Lista zakupów. Do kupienia worek 5 sztuk, taśma klejąca 20 sztuk, chloroform 5 butelek, sznur 40 metrów, duże kartonowe pudła 10 sztuk. I wiedz, żeby od razu wysłać za takim klientem policję. Głowa z czymś, okej. Głowa z takimi frędzlami po bokach i z takimi firanami też, okej. A pierdyka, jak to wygląda obleśnie, fuj. Dawaj gwoździa. Nie dał. Idziemy tych głów poszukać. Tu jest ta jedna. Ale to jeszcze jedna gdzieś musi być. Tu? Nie. Na tym obrazku był numer, tak. Jakby mam kliknąć chyba w odpowiednim momencie, wiesz? Głowy. Pytanie tylko, gdzie te głowy są? Jedną znalazłem. Ale to jeszcze jednej brakuje. Tutaj nie. Kurna, nie wiem. Okej, zdjąłem mu z... głowy worek. Dobra, temu co dmucha na dole trzeba na głowę nałożyć worek. Sobie teraz dmuchaj. A, widzisz, elegancko, dziękuję. Muszę to kliknąć i szybko biec tam. To zaraz, tylko zobaczymy jeszcze, co jest tutaj. Kartka. Nie mogę w to wierzyć. Tyle ludzi do mnie przychodzi, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że tuż obok nich w manekinach znajduje się ludzkie mięso. Są niesamowicie głupi. Czy nikogo nie zastanawia, po co są tu te manekiny? Banda idiotów. Okej, coś się otworzyło.
Bryja, chcesz? Klucz? Patrzcie tam! Żyje! Tam ktoś jest! Ej, normalnie! To on! To ten wariat! Zniknął! So soon. I mean, you can go, but I already miss you so much. please, come. I have 7 cute fluffy kittens down here. It will be so much fun. If you're not going to play with me, maybe you'll play with someone else. Aha, nie. Dziękuję. A po co to komu? Dlaczego? Komu to potrzebne? Mamy list. Przypomnienie o lekcji. Dodatkowa lekcja z grupą uczniów o 17.30 na drugim piętrze. Pamiętaj, temat środowisko wodne. Przygotuj książki. Nic nie widać. Notatka z pierwszego piętra. Panie Franklinie, zauważyłam pańską reklamę w lokalnej gazecie. Mam specjalne zlecenie dla kogoś z pańskim doświadczeniem. Wyślę panu szczegóły faksem. Panu Franklinowi lepiej nic nie pomagać, nie wysyłać. Bo to wariat. Świr. I to ten z tych najgorszych, bo krzywdzi innych. I to dzieci. Co nie widzę? Nie ma tu świeczki? Jest. Okej. Ona ma zakryte, widzicie? Ona dmucha. A tędy. A, i tutaj też, okej? Okay? Udało się. Przeszedłem normalnie ze światełkiem. Super. Fajnie. Wszystko sobie można rozświetlić. Elegancko. Idziemy dalej. Ach, kurna. Thank you.
Tam jest dziecko. Brakuje kawałka układanki. Hej! Halo? Oh dear, David. Lydia is in this weird age when she finds boys gross. You know what I mean? But let me tell you the secret. It's the dead boys that you find the most repelling. Lydia? To była dziewczynka? To jest jej pokój? List od kolegi do Lydii. Cześć Lydia, bardzo cię lubię. Jesteś fajna i ładna. Chciałabyś iść ze mną do kina? Dziennik Lydii. Opis. Wszystkie kartki zostały wyrwane. Została tylko jedna. 4 maja 2013 rok. Drogi pamiętniku, moje ostatnie przyjęcie urodzinowe było 4 lata temu. Chyba tata przestał je lubić. 5 czerwca 2013. Drogi pamiętniku, mama zniknęła. Tata mówi, że wyszła i nie wróciła. Zabronił mi chodzić na drugie piętro. Zastanawiam się dlaczego. 12 września 2013. Drogi pamiętniku, mamusi nadal nie ma. Tata mówił, że coś jest nie tak z moją twarzą i że musiał mi pomóc. 6 listopada 2013. Tego dnia tata chce zrobić operację. To on chciał tej dziewczynce zrobić z twarzą. O jakiej operacji była mowa? Po co? Co zrobił z jej matką? To jest jego córka przecież. Ukryła się w szafce. Ale no to mamy żywą istotę, ona żyje. Ta dziewczynka żyje. Jest tutaj. Może podpalimy to, zrobi się gorąco i wyjdzie. Może lepiej nie. Ciekawe, czy jej ojciec by ją uratował w takim wypadku. Pewnie nie. Kartka tam jest gdzie? Gdzie? A to, tego wziąć nie mogę, wiesz? Ślad ręki krwawej, okrwawionej. Łazienka zamknięta. No dobra, patrzymy dalej. Tutaj też idzie krew. Jest kaseta kolejna i klucz. Dawaj. Kaseta z pierwszego piętra. Kaseta Andy'ego 4. It's Andy. Lydia. The girl I tried to rescue, she's alive, but she's not herself anymore. I've never seen something like this before. This poor girl. I think she doesn't see. When she turned her head in my direction, she didn't react. Listen, I've left the key next to the tape. With the screwdriver, you can open the vent. You can escape through it. The vent is behind the mannequin with a blue hand. Good luck. Okej. Okay. Szyb znajduje się za manekinem z niebieską dłonią. Ale zobaczcie, młody krwawił. Mocno krwawił. Ale przekazał mi wiadomość. Dziękuję. Pewnie nie żyje. Może znajdziemy jego zwłoki gdzieś. Nie wiem. Może Franklin go złapał. Ale potwierdził jakby informację w tym nagraniu, że ta dziewczynka ma coś z twarzą nie tak. Jakby była oślepiona.
List Antoniego do Eny. Anna, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś chciała spotkać się ze mną prywatnie. Co powiesz na kolację w restauracji? Jeśli się zgodzisz, zadzwoń. Mój numer to Antoni. Antonio Banderas. Ja pierdolę! Co jest z nią nie tak? Kurde, dziękuję za to. No i to co to było? Widzieliście to? Jak jakaś małpka klaszczy! Dupą se zaklaszcz! Ja pierdzielę, ludzie! O! A mać! Ja pierdyka, ludzie! Gdzie mam iść? Odejdź! Pojebana akcja! Ja pierdyka, co się dzieje? Tam na prawo było chyba jakieś przejście, prawda? Zaraz zobaczymy. Tutaj. Chyba po mnie. Chyba się zatrzymała. Jest zdjęcie tego wariata. Tego Franklina. Ja pierdolę, dzieciaki porozwieszane przy suficie, widzicie to? Ja pierdyka, ale ta gra jest pojebana. Ludzie, kto to wymyślił? Mam nogę, sztuczną nogę. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Ja ci nogi dać nie mogę. Mamy krew i to dużo. Tam na początku, gdzie ona zaczęła mnie gonić, była ręka powieszona. Nie wiem, gdzie on pasuje. Co mogę z tym zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Ona nie widzi. Ale przez te zabawki ona wie, gdzie jestem. Ona nie widzi, jest oślepiona. Małpy sygnalizują mi, gdzie jestem dokładnie. Ale ona nie ma twarzy. Całą twarz zobaczcie. Aaaa! Kurwa mać! I'm scared. W dupę se wsadź tą kurna rękę! Aaaa! Kurwa mać, ludzie, co to było?
nie oddycham normalnie, masakra, ta gra jest chora. Jeszcze mnie dmuchnął w świecze. Kurna, będę musiał przejść. Twarz. To jak ona mówi? Kurna, w dupę jeża, podwójny szok. Taśmy leci, możliwe, no. Zrobić, nie mam zielonego pojęcia, mam te trzy rysunki, udawaną krew jakąś mam. Gdzie ja mam iść? Jakiś manekin z niebieską ręką, coś takiego i tam niby jakieś przejście, jest wentylacja. Fragment układanki pasujący przy drzwiach. Kurna. Drzwiach! A, tamtych! Wiem już, dobra. Musimy poczekać, aż ona pójdzie w lewo. Co się kapisz? Grozisz mi?
Okej, gdzie jesteśmy teraz? Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. O, fajnie. Super. Tam na górze, patrzcie. On tam jest za drzwiami. Ja pierdyka. Idziemy tutaj. Ile ryb? Notatka okultystyczna. I offer you eternal sleep. Według źródeł uczonych w tajemniczych, w tajemnicach kabały, rabin z 17-wiecznego miasta Chełm skutecznie odtworzył instrukcje zawarte w świętych tekstach psalmów i stworzył glinianego sługę zwanego golemem. Tym głupim, choć nie była najbystrzejszym automatonem, istota pilnie wykonywała wszystkie polecenia swojego stwórcy. Jak długo zgadzały się one ze słowem? Okej. Okay. Słyszałem o tym. Jest dużo opowiadań. Nawet film chyba powstał, Golem. Coś takiego jest. Na podstawie właśnie tego? Chyba tak? Nie wiem. Here in the forest, dark and deep, I offer you Okej. Okay. Zasłoniłem mu głowę. Potrzebuję drugiego worka na głowę. Okej. Okay. Mówisz, przez psychopatów gra stworzona dla psychopatów. Super! Idę na górę poszukać worka. Jak ten, on jak tygrysek brzmi. Z Kubusia Pochadka. Uhuhuhu! Yeah! Okej, okay, tutaj mi się przyda ten worek pierwszy. Idę po niego. Kurna masakra. La 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 la. Teodor, działaj. Uczniowie nie zostali na noc, jak ustaliliśmy. Myślę, że rodzice coś podejrzewają. Na razie policja nie węszy w sprawie chłopca. Prawdopodobnie będziemy mogli zrobić wszystko, zanim zaczną cię podejrzewać. Teodor mu pomagał. Mamy kredki, jest śrubokręt. Okej, okay, mamy wkrętak gałgany. Andy zaznaczył nam kredkami na trzecim piętrze. Mamy wkrętola. Okej. Okay. Notatka z drugiego piętra. Szanowna pani Szpika, pani list bardzo mnie poruszył. Mogę pani zapewnić, że z moim doświadczeniem sprawię, że syn znowu zacznie się zachowywać. Mój specjalny program, który zastosuję podczas naszych prywatnych zajęć, ma za zadanie naprawić problemy z brakiem koncentracji oraz utratą pamięci. To wszystko może być osiągnięte podczas nauczania dziecka, jak się zachowywać. Jeżeli chce pani przedyskutować szczegóły, możemy kontynuować rozmowę pod tym numerem. Nigdy nie wysyłajcie dziecka do psychologa. Naprawdę, nigdy. Here in the forest, dark and deep, I offer you eternal sleep. Hej. Okej. Okay.
that candy, I offer you eternal sleep. Okay. Fuck. Here in the forest, dark and deep, I offer you. Ale tu musi śmierdzieć tym wszystkim. Idę po worek. Dawaj. Dawaj. Nie chciał oddać. Informacje o sprzedaży. Teodor, sprzedamy płuco osobno. Potrzebuję więcej gotówki. Przynieś 4 nastolatki, wiek około 13 lat. Musimy uzupełnić zapas. Dark and deep, I offer you eternal sleep. Wow, patrzcie na to. Możemy tu przejść. Okej, okay. Sztuczna ręka. Mam drugą rękę, zobaczcie. Sztuczną. Here in the forest, dark and deep, I offer you. Pytanie, czy wchodzimy do wentylacji? Przed porwaniem. David woke up in the late evening and decided to visit his friend, Tom. Tom lived just around the corner, but David always took a shortcut through the backyard. He always sneaked out through the kitchen window. The stool he used to get on the worktop was gone. David didn't want to ask his mother for permission. He knew she wouldn't let him go. Sounds around the wall, creaks and bumps and scrapes and all, shadows seem to come alive, bits and pieces left behind, more and more the darkness. Ciekawe, czy jakbym poszedł tamtą wentylacją, to bym uciekł, nie? We'll have some fun. Screaming, screaming. Now please don't be. Jak twierdzi J.E., mięso może zawierać określone metafizyczne właściwości w odniesieniu do ósmego domu astralnego, odpowiadającego większej i mniejszej śmierci oraz konstelacji Skorpiona. Jednakże nawet w śmierci zachować należy esencję życia. Stąd zaś obowiązek odpowiedniego zachowania arche, w tym wypadku ciała. Sztuka Franklina, część trzecia. Weźcie książki i inne rzeczy. Moja biblioteka jest otwarta. Spalić, rzucić, zrobić co tylko chcesz.
To zależy od ciebie. No ciekawe, czy jakbym wyszedł jak Andy, nie? Tak, wiecie, zgodnie z tym, co Andy tam nam pisał i pomógł z tym wkrętakiem, wiecie, czy jakbym wyszedł tym, tą wentylacją, to czy bym faktycznie uciekł, czy mielibyśmy już koniec gry? Ciekawe. Sztuka Franklina, część czwarta. Dalej, moi przyjaciele, w kierunku dalszej części pomieszczeń. Zaczekajcie tam, bo wkrótce sala balowa zostanie otwarta. To są te zaginione dzieci, tak? Ci ludzie. Patrzcie na jego oczy. Gdzieś tu musi być klucz. Do Two Words wgrywałem jakieś patche, wiesz? Jakieś tam łatki czy inne bzdury. No to musimy znaleźć. Nie masz klucza? A ty? Musimy skitrać jakiś stołek. Shhh.
Gdzie on może być? Kurna, zamknięte, no. Co myślicie? Mam krzesło, okej, okay. Super. To mamy. Byle nie biegać. To jest najważniejsze. O, mamy to. David, oh, we're having so much fun. You're so obedient and polite. Oh, I think you deserve a treat. But before that, I have one more request for you. Would you kindly enter this box? If you do, I might think about letting you go. just enter the box and maybe you'll be home before the supper. Leave your backpack on the chair, put out the candle, and enter this box. Mam zostawić plecak na świeczce? Zgasi, znaczy na krześle, zgasić świeczkę i otworzyć pudełko, tak? And enter this box. Get inside that box. Now, get inside that box. Well done, David. I have to get you all ready for the meeting I've planned. I would be a very selfish man if I didn't share such a treasure like you. Precious! Can you make that sound one more time? Perfect! Oh, finally, the model with the voice function. Oh, music too, my ears. Please, don't stop. Don't you worry, David. In a little while, it will all be over. Gdzie my jesteśmy? Czyżby tutaj nas porwano właśnie, a to jest nasz dom, z którego się wymknęliśmy? Jest okno otwarte kuchenne, tak. David sneaked out of the house to see his friend. He had to take only a few steps through the rock bridge.
suddenly, he heard a voice. Excuse me. Stranger turned his head towards David and said, Do you know where house number 7 is? David didn't reply and just stared at the man. He couldn't say anything. Oh, don't be afraid. I'm the friend of your parents. Maybe we can go together, said the man. David wanted to run away, but suddenly someone grabbed him. To jest jak pudełko dla lalki, nie? Dla takiego manekina właśnie. Ja pierdolę! To jest ten Teodor, jego wspólnik, który mu łapał dzieciaki na organy. Ja pierdyka! Kolejny popierdoleniec! Ludzie! Co się tutaj dzieje? Siarczysław, wyjdź, nie oglądaj! Wyjdź, Siarczek! Masz urlop! Przebiłem balonik. Co to jest? Operacja na policjancie. Teodor mi pomagał. Udało się sprawić, aby po przekuciu głowy policjant dalej żył. Odcięcie nóg nie sprawiło mu bólu i o to mi chodziło. Nie mogę dużo pracować w swoim domu. Kurwa mać! Dupę jeżdżę. Zaopiekuj się nim. Teodor, zaopiekuj się moim małym przyjacielem. Zafunduj mu odrobinę zabawy w swoim stylu. Niech się trochę rozerwie. Twoja kryjówka jest idealna. Nawet jak mały w jakiś sposób ucieknie, to wątpię, aby zaszedł daleko. Raczej nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie mieszka. Yeah.
wy co myślicie? Co trzeba zrobić? Bo ja szczerze... O, mam koło, okej. Uciekł. Okej, można odkręcić z powrotem. A nie, on wraca niestety. To jest ten pan policjant chyba, wiecie? On ma obcięte nogi i przebitą głowę, tak? Zobaczymy tutaj. Ja pierdyka, co tu się dzieje? Gałgany. To nie wygląda okej. Rozumiem, że wszędzie pod tymi prześcieradłami z balonikami są trupy. Cool. On mnie chyba czymś odurzył, wiecie? Gdzie ona jest? Honey, is that you? Oh, you're finally home. I missed you so much. That wasn't so bad, was it?
Ewidentnie ta substancja, która nam strzeliła prosto w oczy, to była jakaś substancja odurzająca. 100%. Gdzie my kurna jesteśmy i co tutaj robimy, ludzie? Dynie. To nie jest okej. Wszędzie krew. Oficer Polański znowu wepchnął swój gruby, wielki nos do naszego biznesu. Porwałem go razem z żoną i synem. Zajmij się rodzicami. Spraw, żeby cierpieli. Biorę chłopca. Chcę zobaczyć powoli uciekające życie z jego małego ciała, tak żeby zostało pustą skorupą. Chcę zobaczyć dokładny moment, gdy światło opuszcza jego oczy. Sama myśl o tym mnie podnieca. Franklin. Może to byli moi rodzice? Ej, to jest to pomieszczenie z początku. Off the cameras. I can't see you, sweetheart. Once again, he took someone just for himself. Well, good luck. I hope I'll play with what's left of you. Okay. Gizmo Teodora. Franklin, nie masz prawa tu wchodzić. To tylko moje miejsce. Moje! To, co tu zbieram, nie jest już twoją własnością. Jest tylko moje. Nawet twoje głupie bachory! Tak czasem zabieram niektóre z nich bez twojej zgody. I to z tego nic mi nie zrobisz. A jeśli tylko spróbujesz zgłosić na policję... List do Teodora od dyrektora. Panie Teodorze, proszę pamiętać, że obowiązkiem woźnego jest sprzątanie szkoły. Nie mam nic przeciwko temu, że zajmuje pan szkolną piwnicę, ale niech pan wywiązuje się ze swoich obowiązków. Dyrektor Johnny Vatrich. Się kurna dobrali woźny z psychologiem i nauczycielem biologii. Fajnie. You lose. You lose. You lose. Żółty ma być do góry. Zielony na dół, dawaj. Zamknięte.
A my jesteśmy w piwnicy jakiejś ten szkoły teraz? Wszystko na to wskazuje. Dobra, dwa pozostałe mają być na górę. Na górę. Where are you? Ja pierdolę. Where are you? Plan lekcji. Biologia, lunch, matematyka, obiad, zabawa. Zabrał nam wkręta. Okej, otworzyły się drzwi. Where are you? Nie mów tak, proszę, to jest chore. Nigdy więcej. Masakra. Where are you? O co chodzi? Nine! Kuto na pletezie. Nine! Rozumiesz? I'm going to kill you. I'm going to kill you. Szybciutko, szybciutko do zielonego, dawaj. Cyce i donice. I'm going to kill you.
Zgaśnie nam światełko. Karnawał trwa. Zamknięte, okej? Może gdzieś tutaj. Okej. Nie mamy światełka niestety, więc trzeba się dobrze porozglądać. Bo aż tak dobrze nie widać. Kredki, dzienniczek. Książki, biblioteczka jakaś. Krew. You lose. Ja pierdolę, to jest początek gry. Hi again, David. I am so sorry it had to come to this. But you have to understand, Theodore. He almost never gets what he wants. And he wanted you so badly. But you're mine. We will play the last game I prepared for you. Oh, I see you're a little roughed up, so take your time. And remember, no cheating. Pana akcja. Ludzie, ta gierka jest tak powalona, zamurowane. Ja nie chcę nic mówić, ale... To jest bardzo dobra gra! Wiecie, w tym wszystkim... Wow, kurna! Wow! Totalnie, wow! Ale ktoś miał powalony pomysł. I see that you're drawing your last breaths. But we have to play. For the last time. Jak Madison, to będzie gierka, którą będę wspominać naprawdę długo, długo. No i jest to polski tytuł. Jak już mówiłem, polska gra, polska myśl techniczna. Strach się bać, nie? Kto takie rzeczy ma w głowie, żeby coś takiego wymyślić? Ludzie. Chore. Ja pierdyka, masakra, co? Kto takie rzeczy wymyśla, gałgany? Co to trzeba usiąść i pomyśleć? A potem wymyśleć? Kurna. Wymyślić? Wymyśleć? Cić? Cieć? Dzięki. Wracamy po światełko. Ile tygodni, miesięcy ma ta gra? Nie wiem, z 2 lata? To nie, to jest jakaś... To jest bardzo mała gierka, bardzo niskobudżetowa gierka od bardzo małego polskiego studia. To jest polska gra. To jest polska myśl techniczna, jak już mówiłem. Polska gierka. No i jestem pod wrażeniem. No w życiu bym się czegoś takiego nie spodziewał. Ja myślałem, że jakieś tam straszaki będą czasem, wiecie, jakiś screamer. Ale kurna, to jest grube. Jak gruba baba, naprawdę. Okej, mamy to. W ogóle sama ta tematyka jest przerażająca i okropna, już nawet pomijając te wszystkie trupy. Come play with me, David. Ja pierdzielę, tylko nie ona. Wiecie, pomijając te trupy, te potwory, sama tematyka tej pieprzonej gry jest okropna. Wow!
Ja pierdyka. O, ciekawy, co dla nas przygotował. Skurwęsen. Just a few more steps and I'll let you rest. Trust me. You'll have all eternity for resting. Rybę zabrałem, moja ryba. Tutaj też zamurowane. Turna liwka, masakra, no gierka jest przerażająca, naprawdę. Ja mówię, no sama ta tematyka, zobacz te oczy, nie? Czy te oczy mogą kłamać? No nie, nie wiem. Nie wiem, Liwka, dziękuję za donajcika, piąteczka dla ciebie. Bardzo dziękuję, fajnie, że jeszcze tutaj jesteś. Hello, little brother. Zamknij się, kurna, zamknij się. Ryba, piłka. That's the last one, David. I promise. Piłki nie mam. Ale wiem, gdzie jest. Ona była tam na początku. Nie wiem, czy pamiętacie. Plecak? Plecaka nie widziałem, niestety. Kurna. Dziękuję, ale już dzisiaj pierwszego donata dostałem, wiesz? Właśnie, w takiej, był taki duży, ile kosztowała gra, czyli tam chyba 34 zł. Mówiłem, że już zwróciło się, dziękuję więc. Bardzo dziękuję. Będzie na kolejny tytuł tak naprawdę, więc... Wiesz... Grosz do grosza będzie kokosza, jak to się mówi. Dziękuję, stary, piąteczkę dla ciebie. Cieszę się, że się dobrze bawisz, mimo że gra jest popierdolona. Tematyka po prostu, no... O, jest piłka. Tematyka jest po prostu, no... masakryczna. No dobra, idziemy to odnieść. Patrzcie, wszystkie się na mnie patrzą nagle. Nie było ich tu przed chwilą. Tutaj też. Idziemy z tą piłeczką. Okej, idziemy szukać plecaka. No też pewnie gdzieś tu leży. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Pytanie, gdzie jest plecak? Por favor. Nie będzie takie proste, żeby go znaleźć, coś mi się wydaje. Pewnie może na jakimś manekinie wisi. Chyba nie. Nasza postać chyba nie czuje się za dobrze, wiecie? Po tych ciosach młotkiem od tego psychola. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Może u tej dziewczynki? La 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 la
Niestety, tutaj nic nie widzę. Może wisi gdzieś? Tam, gdzie zaczynałem, jest plecak, ale wiesz, że ja tam nie mogę wrócić. Ja nie mogę tam wrócić, wiesz? Chyba, że jakby odkliknę te manekiny, może one otworzą mi to przejście. Zobaczymy. Krystyna, całkiem długo w ogóle dzisiaj oglądasz. Ten pajac na fotelu, mówisz, ma na plecach? Nie, nie ma. Niestety, nie. Bo mówisz, plecak mam ze sobą? A wiesz, to w sumie możliwe. You won't need that anymore, sweetheart. You've made it, David! Now please put the candle on the cupboard and take a sip. I insist. Here we are again, David. You and I together at last. I have to tell you that I am very pleased with our game, but it's over now. As you have seen, I have started to clean the house. Some bricks and mortar will do the work. I would never allow anyone to take even a glance at my art. When I'm done with you, I think my work will be finally over. Thank you for that, David. You have really, truly changed me. Now close our eyes and go to sleep. Sorry, my darling. I just couldn't resist. I'm sorry. You can go to sleep now. Don't be afraid. I'll make sure you have company while you're rotting in the ground.
Ja pierdyka, ludzie, co to było? Chyba miałem złe zakończenie, wiecie? Tak mi się wydaje. Wiem, że w pewnym momencie w grze miałem jakby wybór, czy uciec przez szyb wentylacyjny, który jakby naświetlił mi wcześniej Andy w swoich nagraniach, czy nie. No i wybrałem, że tam nie pójdę. Tak po prostu, nie wiem, nawet nie myślałem nad tym. Nie podejrzewałem, że nie będę mógł do tego szybu wrócić. Jak widać, wybrałem już wtedy ścieżkę śmierci. Ścieżkę, która jakby doprowadziła mnie do śmierci. Do zamknięcia oczu już na zawsze. Myślę, że gdybym poszedł tamtą kratą, to mogłoby się udać. Jakby to chyba właśnie tam była decyzja, czy zakończenie będzie dobre, czy nie. Tak mi się wydaje. Z tym klaunem, wiesz, to było ten... Z tym klaunem to było oskryptowane. Jakby tego klauna nie było przy mnie, on nagle się pojawił, tak po prostu. Kurna, masakra, powiem wam, sztos. Totalnie odjechana gierka. Wow! Naprawdę, gałgany, no wow, no co ja mogę więcej powiedzieć? Kontynuuj? A Boże, kontynuuj? Nie chcę kontynuować. Tutaj? O, ciekawe. Ciekawe. A dlaczego akurat tutaj był ten zapis, nie? Ciekawe. Bo tutaj złapał mnie klaun, o ile dobrze pamiętam, nie? W tym miejscu. Więc chyba od tego nie da się uciec, wiecie? Tak mi się wydaje. Wrócić też nie mogę. Nie, mówię, to jest oskryptowane z tym klaunem, wiesz? Tu nic więcej nie ma, totalnie. Jeszcze posprawdzam, ale chyba nie, chyba nic tu więcej nie ma. O, widzisz, oskryptowane, ja już nic nie robię, nie? You lose. O. No, widzicie? Deska na regale, gdzie? Ale nie da się skakać, wiesz? Jakbym wyjdę, czekaj, tak. Nie da się skakać. Ale możemy spróbować. Mówisz, jakaś deska na regale, gdzie? W sensie o to chodzi. No to mówię, no chyba nie ma szans, wiesz? No, nie da się. Nie wiem, może sprawdzę sobie, wiecie, na YouTubie te zakończenia. Może wtedy to ogarnę. No bo grać raczej w to nie będę, ale to ciekawe, od czego zależą te zakończenia, nie? Wiem, że nie zebrałem na pewno jednej kasety od Andy'ego. Z tym, że jakby tak czy siak zdobyłem wkrętak i jakby mogłem wyjść tamtym szybem wentylacyjnym, nie? No i nie zrobiłem tego, więc ja myślę, że jakby... Gra jest taka sama do momentu, gdzie mam decyzję, czy wychodzę przez szyb wentylacyjny, czy nie. I pewnie od tamtego momentu, jeżeli nie wyjdę przez szyb wentylacyjny, to już mam złe zakończenie. A jeżeli wyjdę, to jeszcze jestem w stanie się uratować, nie? No. No dobra, kończymy, gałgany, dziękuję. Szkoda, że się nie da ten...
Mamy dziennik. Szkoda, że się nie da wczytać, jakby. Że nie ma save'ów, nie? Kontynuuj ustawienia. Nie, nie ma save'ów, jakby nie można wczytać gry. No dziwne to jest, ale okej. Okej. Nie wiem. Popróbuję jeszcze może. Popróbuję poniżej ściany. Może wiecie, tak sobie teraz myślę, że może nie bez powodu jednak jest tutaj to... ten save'ik akurat w tym momencie. Kurna, no może nie bez powodu, no. Może jest jakiś znak, cokolwiek. Bo wiecie, jeżeli to jest jedyny save, który się zrobił, no to dlaczego akurat tutaj? Nie? Ciekawe. Może tutaj? Czasem są na ścianach takie ukryte przejścia. Nie. Mówisz, ostatnia kaseta byłaby na pewno, gdybym uciekł. Okej? Okay. To nie rozumiem. A, bo dalej nie da się już zginąć i nie potrzebowałem późniejszego save'a. Okej. Okay. Możliwe. Okej. Okay. O, może masz rację. Z tym save'em. No gra się wydaje dosyć liniowa, tak? Więc przez to nawet jak coś gdzieś pominąłem, no to kurna ciężko było to dostrzec. Ale pytanie, co zrobiłem takiego, nie? Co zrobiłem, że mam złe zakończenie? Jakby który moment, która decyzja wpłynęła na to? Bo jeżeli mówicie, że są trzy zakończenia, to która decyzja wpłynęła na to, że akurat mam takie, nie? Może wiecie, może wytłumaczcie, powiedzcie. Siemano, Robert, cześć, witam. Call of Cthulhu, mroczne zakątki świata, może to ogramy. Trzymaj się, Robert, dobranoc, hej. Trzymaj się. Gdybyś nie szedł do potwora, to mógłbyś... A! Ale jakiego potwora? Kiedy? A! W sensie do tego takiego czerwia, tylko że gdybym wyszedł do... szybem, tak? To mógłbyś A. Na dół do tych manekinów, B. Wentylacją. Tam są inne zakończenia. Czyli tak jak myślałem, jakby od tamtej pory już szedłem na jedno zakończenie. No dobra, trudno. Szkoda, że nie da się tego wczytać, jakby... No trudno się mówi, tak? Trudno. Czyli w tamtym momencie po prostu jakby... Miałem wybór i go podjąłem. Nieświadomie dosyć, jakby, ale no okej. Okay. Jakby szkoda. Szkoda. No szkoda, bo jakby, wiecie, gdyby to jeszcze był świadomy wybór na zasadzie, dobra, idę tutaj, nie idę tamtym wyjściem, tylko idę tym, nie. Po prostu wszedłem w jakiś korytarz i koniec. Koniec. Był to dla mnie taki, wiecie, no ale okej, okay, no tak to w życiu bywa, tak? Nie wszystko można zaplanować. Nie zawsze wiemy, gdzie idziemy i gdzie prowadzi nas ścieżka, czy co się kryje za drzwiami, nie? Więc tak to jakby, no, to jest życie. To jest życie, gałgany. Mam 15 osiągnięć z 26. No dobra, dobra, gałganiarze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obecność na dzisiejszej jakże zacnej transmisji na żywo. Bawiłem się naprawdę dobrze. Cieszę się, że udało nam się w te 3 godziny to ogarnąć. Miała być transmisja na 3 godziny, była transmisja na 3 godziny. Jest super, jest rewelacyjne, nie? Chyba możemy kończyć, tak? Chyba możemy kończyć, gałgany. Że możemy kończyć. Puszczę wam teraz muzykę.
jakąś elegancką. Co? Miłego poniedziałku wam życzę. Śpijcie dobrze. Ta gierka była totalnie odjechana. Myślę, że nigdy do niej nie wrócimy. Chociaż może kiedyś, kurna, zobaczymy. Może za 10 lat wrócimy. Zobaczymy. Na pewno zapiszę ją sobie na listę gier, które po prostu są fajne. Które jakby, no, mają to coś, co tak, wiecie, no tak porusza gracza, tak? Tematyka była ciężka. To tak. Myślę, że gdyby ta gra była dłuższa, to nie, to byłoby za ciężko. Tematyka była strasznie ciężka. Dobra, kałgany. Trzymajcie się. Trzymajcie się, kałgany. Dobrej nocy. Puszczam muzykę i bajo, jajo, hej!